Zaczynamy wyzwanie treningowe. Hej, tutaj Marta z Codziennie Fit i mam dla Was fantastyczną wiadomość. Zaczynamy pierwsze wyzwanie treningowe w tym roku, Fit w 2021. Start wyzwania jest dzisiaj, w poniedziałek 4 stycznia, ale posłuchajcie do końca, bo można dołączyć w każdym momencie, więc nawet jeśli oglądacie ten film trochę po czasie, to i tak możecie dołączyć, to i tak na Was czekamy, to i tak macie szansę sprawić, żeby ten styczeń był najbardziej aktywnym miesiącem, jaki tylko możecie sobie wymarzyć. Nie wiem, czy to, co powiedziałam, ma sens, ale to jest nieważne, ja po prostu jestem podjarana, bo uwielbiam te wyzwania treningowe, uwielbiam, kiedy tak dużo osób z drużyny Codziennie Fit ćwiczy razem i myślę, że to jest fajna szansa na to, żeby dobrze zacząć ten rok. A na czym polega całe wyzwanie? Już tłumaczę. Przygotowałam dla Was plan treningowy w trzech różnych wersjach, więc naprawdę nie ma wymówek. Każdy znajdzie coś dla siebie. Pierwsza wersja to wersja dla osób mega początkujących, bez żadnej kondycji, które dopiero zaczynają albo które wracają na przykład po chorobie, oraz dla osób z dużą nadwagą. Plan numer dwa to wersja dla osób średnio zaawansowanych oraz ambitnych początkujących. I plan numer trzy to wersja dla osób zaawansowanych, więc dla każdego się coś znajdzie, każdy może z tego wyzwania skorzystać. Plan ukazuje się w wersji tygodniowej, czyli w każdą niedzielę o godzinie 18:00. Na moim blogu znajdziecie plan na nadchodzący tydzień. Dzięki temu możecie dołączyć w każdym momencie. Dzięki temu nie ma takiego przytłoczenia tym, że plan jest od razu na miesiąc, tylko działamy tygodniowo, spokojnie, krok po kroku. W każdej chwili można dołączyć, w każdej chwili, jeśli powinie Wam się noga, coś się stanie, jakieś treningi wypadną, to po prostu na bieżąco wchodzicie i działacie razem z nami. No i gdyby tego było mało, to mam kolejną motywację, czyli spotykamy się co środę na treningu na żywo. Mam nadzieję, że to Was bardziej zmotywuje do pracy. Wiem też z Waszych komentarzy, że te treningi live są bardziej motywujące, możecie wtedy więcej zrobić, więc mam nadzieję, że sobie przyciśniemy przez cały styczeń. Treningi live będą pokazywały się właśnie w środę tutaj na kanale. Godzina live'a będzie podana w planie treningowym w niedzielę o 18:00, więc warto sobie wcześniej zajrzeć, zapisać i nastawić budzik, bo wiem, jak to jest, czasami się o tym zapomina, a potem, o mój Boże, miał być live, a mnie nie było, więc warto o tym pamiętać i mega się cieszę na te spotkania. Te treningi to będą zupełnie nowe treningi, które do tej pory nie ma na kanale, więc tym bardziej warto przyjść, żeby sobie ze mną poćwiczyć. No i jeszcze, żeby Was dodatkowo zmotywować, bo oczywiście motywacji nigdy nie jest za dużo, przygotowałam także taki planer do wydruku, gdzie możecie sobie odhaczać kolejne zrobione treningi, gdzie macie zaznaczone właśnie środy z treningami live, gdzie jest miejsce na Wasze postanowienie noworoczne oraz motywujący cytat, więc warto sobie gdzieś wydrukować, powiesić na lodówkę, na ścianę w widocznym miejscu, bo to jest naprawdę dodatkowa motywacja i uwierzcie mi, osoby, które mają takie planery, które robią takie rzeczy, są bardziej zmotywowane, bo to po prostu Wam przypomina o Waszym celu, przypomina o tym, żeby działać przez cały styczeń, a nie przez tylko pierwsze 3 dni nowego roku. No i dobra, to chyba wszystko. Link do szczegółów wyzwania oraz do planu treningowego na ten tydzień znajdziecie w opisie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach, ale przede wszystkim dajcie mi znać, czy bierzecie udział i czy jesteście razem ze mną. Nie mogę się już doczekać. Zobaczycie, że ten styczeń będzie naprawdę mega aktywny, a ja postaram się przez cały czas motywować Was na kanale. Będą nowe treningi co poniedziałek, będzie dużo motywacji, dużo nowych filmów, no i oczywiście te live'y treningowe co środę, więc mam nadzieję, że się będziemy widzieć. A na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w naszym wyzwaniu. Hejka!